Kilkanaście imprez sportowych, wystawy, koncerty, pokazy filmowe oraz rejsy konińskim tramwajem wodnym po Warcie to niektóre z wielu atrakcji tegorocznych Dni Konina. Największą imprezą sportową były ogólnopolskie zawody w skokach przez przeszkody dzieci i młodzieży Grenę Cup 2017. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu młodych jeźdźców z całego kraju. Z każdym rokiem rośnie poziom tych zawodów, coraz bardziej utytułowani zawodniczki i zawodnicy przyjeżdżają do nas, do Konina. No i mamy także dzisiaj przyrzeczenie prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego, że w przyszłym roku będą Mistrzostwa Polski w jeździectwie w naszym mieście, więc już wszyscy cieszymy się. Podczas trzech dni rozegrano 43 konkursy. Nagrodzono wielu młodych zawodników. W konkursie głównym Grand Prix Grenę Cup 2017 dwa pierwsze miejsca zdobyła Agata Kamińska z klubu jeździeckiego Rancho Kołata. Złoty medal zdobyła jadąc na koniu Chingis Khan, natomiast srebrny na koniu Finish. Gościem zawodów był prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Jan Sołtysiak, który z uznaniem wypowiadał się o imprezie. No muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem. Pierwszy raz jestem na tych zawodach, które odbywają się już tutaj 12 rok, jak się dowiedziałem, bo sam nie wiedziałem. Natomiast otoczenie, atmosfera, widzę wysiłek tak prezydenta, jego otoczenia, Mosiru i tak dalej jest bardzo duży. Zaangażowanie ludzi przede wszystkim jest bardzo duże. I to wróży na przyszłość, że te imprezy mają tu rację bytu. Przede wszystkim trzeba patrzeć również na nagrody, które dzieci otrzymują. Jest to bardzo niespotykane w warunkach Polski, ta ilość nagród, to podejście właśnie, tą ilość konkursów zawodowych. No i również dosyć duża na warunki zawodów tej rangi, duża ilość publiczności. Podczas zawodów odbyło się wiele pokazów i konkursów zabawowych. Jednym z nich był wyścig koń i rower. W tej widowiskowej zabawie najpierw startuje jeździec. Po pokonaniu kilku przeszkód na trasę wyrusza rowerzysta. Zwycięża ta para, która najszybciej pokona wyznaczoną trasę. Ambitna postawa niektórych zawodników powodowała, że były też spektakularne wywrotki. Ostatecznie okazało się, że zwycięzcami tego szczególnego konkursu była para Marta Konarska, zawodniczka klubu jeździeckiego Podkowa Gruszczyn i Tomasz Sękowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Gdy zawodnicy i ich konie pokonywali kolejne, coraz wyższe przeszkody, na Warcie miłośnicy kajakarstwa zmagali się z wiatrem i prądem rzeki, walcząc o puchar prezydenta Konina. Rywalizowano na dystansie kilkuset metrów. Najpierw z wiatrem pod prąd, w drodze powrotnej z prądem pod wiatr. Chodzi głównie o to propagowanie turystyki kajakowej, którą tutaj coraz bardziej staramy się rozkręcić na rzece Warcie, z wykorzystaniem naszych bulwarów. Wśród kobiet zwyciężyła para Agnieszka Gontarz i Kinga Kijak, które, jak podkreślały, debiutowały w tego typu zawodach. Płynęło nam się fantastycznie. Myślałyśmy, że będzie gorzej pod prąd, ale okazało się, że gorzej było jednak pod wiatr. Także droga powrotna była trudniejsza. To? W takich zawodach? W zawodach kajakarskich to jest nasz pierwszy raz. To jest nasz debiut i niezwykle udany debiut. Tak. Jesteśmy bardzo dumne i zadowolone. Będziemy kontynuować naszą kajakarską karierę. Dla miłośników koszykówki z pewnością sporą atrakcją był turniej 3x3 Quest. W Koninie tego typu zawody o randze eliminacji do Mistrzostw Polski odbyły się po raz pierwszy. Turniej rozegrano w czterech kategoriach: Open kobiet i mężczyzn oraz U18 kobiet i mężczyzn. Jest to konkurencja w koszykówce bardzo dostępna, bo łatwo gdzieś tam na jeden kosz pograć sobie i łatwo też jakby tą ścieżkę też zawodniczą sobie uformować. Bardzo dynamicznie rozwija się ta konkurencja w Europie i na świecie. W konińskich eliminacjach Mistrzostw Polski wśród kobiet zwyciężyła drużyna Team Poland, wśród mężczyzn Dabulnin Banana. Natomiast w kategorii U18 wśród kobiet najlepsza okazała się drużyna o intrygującej nazwie Ciemna Strona Pomidora, a wśród mężczyzn Muminki. Formuła 3x3 właściwie jest konkurencją koszykarską, która od ponad tygodnia została zakwalifikowana na Igrzyska Olimpijskie. W związku z tym jest to bardzo zarobił się bardzo poważny sport, w którym mamy jako Polacy bardzo, bardzo duże szanse. Aktualnie dzisiaj właśnie i wczoraj reprezentacja Polski mężczyzn walczy na Mistrzostwach Świata. Turniej zorganizowany został wspólnie z Polskim Związkiem Koszykówki.
Podczas tegorocznych Dni Konina miłośnicy piłki nożnej też mieli coś dla siebie. Kilkaset metrów od koszykarzy przez dwa dni odbywał się turniej piłki nożnej ulicznej Lech Poznań Street Soccer. To pierwszy w Polsce cykl turniejów w piłkę nożną uliczną. Turniej rozgrywany jest na mobilnych boiskach ze sztuczną trawą. Mecze rozgrywane były w trzech grupach – dzieci, młodzież i dorośli. Wśród dorosłych zwyciężyła drużyna AS Bruck z Gostynia. Nieco spokojniej, ale także ze sporą dawką sportowych emocji rozgrywany był turniej golfa o puchar przewodniczącego Rady Miasta Konina. Tym razem do rywalizacji w tej elitarnej dyscyplinie sportu stanęło 24 golfistów. Dzisiejszy drugi dzień, są to rozgrywki, które są efektem wczorajszego dnia, gdzie odpadła połowa naszych graczy, uczestników. Bardzo ciekawa rozgrywka, gramy w systemie pucharowym, więc każdy mecz kończy się odpadnięciem jednego z zawodników. Żałuję, albo przynajmniej oczekuję na widzów, bo zawsze to jest jednak rozgrywka bardziej interesująca, kiedy jest ktoś, kto dopinguje, albo przynajmniej obserwuje, jak się zmagamy ze sobą. Po dwóch dniach rozgrywek i przejściu 30 dołków najlepszym golfistą tego turnieju okazał się Piotr Zbyszewski. Drugie miejsce zajął Robert Tralewski. Trzecie Piotr Ratajczyk. Tradycyjnie turniej zakończono wspólnym zdjęciem finalistów rozgrywek. W ocenie przewodniczącego Rady Miasta Konina tegoroczne Dni Konina były bardzo różnorodne i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Było mnóstwo wydarzeń kulturalnych i sportowych, było mnóstwo koncertów, wystaw, można było pożeglować i choć pogoda nas nie do końca rozpieszczała, to jednak myślę, że po reakcjach mieszkańców możemy powiedzieć, że każdy rzeczywiście mógł spędzić ciekawie czas i myślę, że potwierdzają to również uczestnicy z delegacji miast partnerskich, których wyjątkowo licznie przybyły na te Dni Konina. Mówią, że tak miło jak u nas co roku nie jest nigdzie. Głównymi organizatorami tegorocznych Dni Konina był Koniński Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.